Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię zagadnienie z finansów, wartości przyszłej rent jako stałych płatności co do wysokości i częstotliwości. Na ekranie umieściłam treść przykładowego zagadnienia, które postaram się omówić. Aby zebrać dodatkowy kapitał na czas emerytury, pewien pan Kowalski chce odkładać cyklicznie, czyli dokładniej na koniec każdego kwartału, po 1 000 zł na lokatę bankową oprocentowaną po podatku dochodowym 6% w skali roku przez okres 20 lat swojej pracy zawodowej. Jakie pieniądze zostaną wypłacone po zakończeniu okresu składkowego? Zakładamy kapitalizację kwartalną. W takim zadaniu musimy na początek zorientować się, co my musimy policzyć. To, że mamy do czynienia z rentami, to widać, bo jest powiedziane, że cyklicznie będzie odkładać po stałej kwocie 1000 zł. A pytanie brzmi, jakie pieniądze zostaną wypłacone? Czyli w tym zadaniu będzie nam chodziło o ustalenie, ile jest wart ten kapitał, ale po 20 latach dokonywania tych wpłat. A więc pytanie, ile wynosi przyszła wartość tego kapitału rent? Najważniejszy element jest taki, że jest to kapitalizacja kwartalna, a więc naszą stopę procentową, która jest naliczana rocznie, trzeba podzielić przez 4. Dlaczego? Bo wówczas stopa procentowa naliczana rocznie będzie traktowana jako kwartalna, a więc nie wiadomo jest wartość przyszła, czyli końcowa z tych wpłat, oczywiście płatnych z dołu, tak? Z dołu, czyli na koniec każdego tu akurat kwartału. My będziemy wpłacać co okres dokładnie 1000 zł. Tyle będzie wnosiła renta. Jeśli chodzi o czas trwania naszej lokaty bankowej, czy tam zbiórki pieniędzy, to jest to okres 20 lat. A więc gdy przemnożymy 20 lat razy 4, wyjdzie nam 80 kwartałów. I 80 kwartałów będzie to wskazywało na zgodność z częstotliwością naliczania odsetek, która w tym zadaniu jest kwartalna. Ostatni element to oprocentowanie. Nasze oprocentowanie to 6% w skali roku. Gdy mamy już to wypisane, zostaje nam podstawienie do odpowiedniego wzoru. Musi być to wzór na wartość przyszłą rent, co ważne, płatnych z dołu, czyli na koniec każdego okresu, i po prawej stronie musi znajdować się wysokość renty, oprocentowanie, jak i liczba kapitalizacji. Gdy my podstawimy odpowiednio i zarówno wysokość naszej renty, jak i nasze oprocentowanie, ale w przeliczeniu już na kwartalne, liczba kapitalizacji, tutaj wiadomo też zgodnie ze wzorem nasza stopa procentowa przeliczona już na kwartalną i wszystko odpowiednio poprzeliczamy, wynik powinien nam wyjść gdzieś około 152 710 zł i 85 groszy. Polecam liczyć kilkukrotnie wynik w przypadku na przykład rent, żeby po prostu mieć poprawny wynik, po prostu bezbłędny. Na koniec zostaje nam zapisanie interpretacji, bo w każdym przedmiocie ilościowym ekonomicznym taka interpretacja na koniec zadania czasem pozwoli Wam zdać, zaliczyć. Jest to niezbędne. Moja przykładowa interpretacja brzmi: po 20 latach zebrany dodatkowy kapitał wyniesie 152 710 zł i 85 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.